Teraz do zdobycia w Forza Horizon 5 jest specjalna wersja Abarta 695, ale wersja Biposto. To nie jest byle jakie auto. W tej wersji Fiat został wyprodukowany w nieco ponad 100 egzemplarzach, chyba 115 albo coś takiego. Mamy tutaj silnik 1.4, 190 koni mechanicznych niecałe i 1000 kg wagi. I wiesz, w Forza Horizon 5, gdzie mamy do dyspozycji różne hyper auta już od samego początku gry, takie auta nie zrobią na nas specjalnego wrażenia, ale człowiek, jeśli gdzieś w twojej okolicy jest fura, którą możesz sobie wypożyczyć na 24 godziny i będzie to jakikolwiek Abarth, czy to będzie 5... 6... 5? Dobrze mówię? Czy 5... 9... 5? Chyba 5... 9... 5. Jakikolwiek taki mały abarcik będzie do wypożyczenia, zrób to. Nie będzie ci się to opłacać, ale warto. Serio, będziesz miał naprawdę niezłą zabawę. Dużo lepszą niż z takiego Mustanga, który jest jednym wielkim klocem i na zakrętach nie będzie nawet blisko takiego abarcika, jeśli chodzi o pokonywanie tego wszystkiego, przeciążenia i tak dalej. To jest niesamowite auto i potem mi podziękujesz, jak sobie wypożyczysz to auto na, nie wiem, 24 godziny czy 2 dni, pojeździsz trochę, będziesz w szoku. W ogóle silnik jest ciekawy, bo ten sam silnik jest w samochodzie mojej kobity obecnie, który... To jest silnik 1.4 od Fiata. W tej wersji jest on mocno podrasowany już. W wersji, której ma moja kobita, ma tylko 120 koni mechanicznych, ale i tak, mimo że jest to Fiat Bravo drugiej generacji, to i tak samochód jest mega, mega żwawy. Dużo żwawszy niż moje obecne auto, które jest bardziej oszczędne niż żwawe, ale no. W tym samochodzie w standardzie mamy manualną skrzynię biegów. Tutaj raczej nie było tego kiepskiego automatu od Fiata. Fiat ma taką skrzynię biegów, zautomatyzowany manual, ale tylko jednosprzęgłową skrzynię biegów automatyczną. Można powiedzieć, że to automatyczna, ale no, w skrócie można tak powiedzieć. To sama zmienia biegi, prawda? I tutaj w Forzie zobaczcie, jedziemy sobie na piąteczce 200 km na godzinę i już jest duszno, prawda? Już jest duszno w tym samochodzie. Ale to jest auto, które doskonale nadaje się na nasze drogi gdzieś tam kręte, na wąskie drogi przede wszystkim. My tutaj w Forzie mamy, zobaczcie, jaką szeroką drogę. Na jednym pasie zmieszczą się dwa pasy polskiej drogi, prawda? Dlatego też my w Forzie Horizon 5 nie odczuwamy tej prędkości, tak jak teraz jedziemy sobie 170 km na godzinę. Tutaj w grze mamy wrażenie, jakbyśmy jechali 50, prawda? Ale to dlatego, że te drogi są zajebiście szerokie i jakbyście sobie poszli do Assetto Corsy i pobrali jakiegoś moda na jakieś miasto takie realistyczne z realnymi wielkościami tych dróg, to wtedy byście poczuli dużo bardziej tą prędkość, jakbyście sobie lawirowali między barierkami a krawężnikami. Naprawdę, naprawdę jest spora różnica. Ale wracajmy sobie do tego Fiata. Więc 1000 kilo wagi. Tutaj w Forzie tym samochodem no raczej nie poszalejemy. Może będzie można go jakoś ciekawie zrobić. Nie wiem, czy damy radę ogarnąć go tak, żeby w jakiejś klasie się nadawał, może tam w jakiejś niższej czy coś, nie? Ale na żywo, jak macie możliwość, nie wiem, czy jak nie jesteście pełnoletni, to poproście tatę, żeby gdzieś wam zabrał, bo tego typu samochody można wypożyczyć na 24 godziny za tysioka, nie? Gdzieś tak około. Nawet podejrzewam, że może być mniej. To nie musi być akurat ta wersja, podejrzewam, że żadna wypożyczalnia tej wersji akurat nie ma, bo to jest Biposto, najbardziej hardkorowa wersja z tych Abarthów. Man! Warto, naprawdę warto. Sam na niego zapoluję, chociaż w mojej okolicy akurat nic nie ma z tych małych aut, wszędzie są tylko w wypożyczalniach Mustangi, a Mustangi i w ogóle te amerykańskie samochody, one są fajne na prostej, bo tam sobie, wiesz, dodasz gazu, przyspieszysz, to zaryczy i fajnie, ale jak wchodzisz w zakręty, no to tak jakbyś jakimś Passatem wchodził w zakręty, no. Nie wchodzi to fajnie, no nie, na pewno nie zachowa się tak jak małe auto, tak? Małe auto zawsze będzie zwrotniejsze, szybsze na zakrętach, nie wiem, na przykład takie BMW M2. To już jest naprawdę fantastyczna fura na zakręty i też fajnie by było ją sobie wypożyczyć i przetestować. Ale ten Fiat,
albo coś takiego małego jak na przykład Toyota Yaris Gazoo Racing, ta taka z napędem na 4 koła, to też, to nawet jest lepsze od tego Fiata. Nie? Ale tą wersję taką przykokszoną, nie akurat tą Biposto, tylko taką może trochę mniej przykokszoną, wersję z marki Abarth można sobie na rynku używanym kupić całkiem w fajnych pieniądzach, 50 tysięcy, 60 tysięcy, 80 tysięcy. Wersja 695 kosztuje, z tego co widziałem przed tym nagraniem, 202 tysiące złotych ktoś wystawił, jedyna w całej Polsce. Na Automoto widziałem, może jest z tych samochodów więcej na drogach, ale po prostu w tym momencie jedyna taka opcja była do kupienia. No i kto ci kupi za 200 tysięcy Fiata z 2017 roku? Come on, to się nie wydarzy, nie? Więc ten samochód już z tego co widziałem od paru miesięcy sobie na tym Automoto wisi. Także fajne auto, niestety Abarth w swojej ofercie, na stronie przynajmniej, ma tylko wersje już elektryczne, więc jeśli chcecie sobie taki samochód kupić, co oczywiście polecam, bo jest totalna rakieta, naprawdę będziesz zaskoczony, to niestety musicie korzystać z rynku samochodów używanych. Wow! To jest naprawdę... Samochód nie jest reprezentatywny, nie? No bo to nie jest Dodge Challenger z takim wielkim przodem, z wielką dupą, w ogóle 5 metrów długości, tak? Więc no, na pewno nie będzie to... Jak ktoś nie zna się na motoryzacji, to dla niego ten samochód będzie totalnie niereprezentatywny. To będzie po prostu takie małe gówno, które wygląda jak co? Jak jajko, nie? Ale uwierz mi, objedziesz na polskich drogach każdy Camaro i każdego Mustanga na wszystkich zakrętach. I podejrzewam, że nawet na prostych, bo tutaj od 0 do setki mamy niecałe 6 sekund, tam chyba 5,80, coś takiego. Jest to manual, nie? Tutaj kwestia jest taka, że ten samochód jest lekki. Camaro, Mustangi, one chyba gdzieś tak 1800 kg ważą, nie? Coś takiego. Czy nawet 1500, to jest sporo, kurde, to jest wielka bryła. W porównaniu do tysioka, tu nie musisz mieć dużo mocy. 190 koni mechanicznych i tam chyba 280 newtonów masz w tym samochodzie. To naprawdę nie musi być, wiesz, potężny silnik i o to w tym chodzi właśnie. I to daje tą mega satysfakcję. Tak samo jak w Toyocie tej Yaris masz 1.6 trzycylindrowy silnik. I to tak pogina, a pali tyle co Mustang. No, ale wracajmy sobie do Fiata, więc jesteśmy w Fordzie, wróćmy na ziemię, co my z tym samochodem możemy zrobić? Mamy napęd na przód, niestety nie mamy tu napędu na 4 koła jak w Toyocie Yaris, szkoda. I fura brzmi sobie tak, całkiem przyjemny ten wydech. Nie, ale tutaj w grze to takie zwolnione tempo, kurczę. Tak porównując do tych innych furek, tutaj jak masz samochód, który ma mniej jak 1000 koni mechanicznych, to jesteś bidok, no. Takimi samochodami się w tej grze nie jeździ. Ta gra jest za nudna na to. No zgadzacie się? No co taki Fiat? Ale ja właśnie lubię sobie tak pomarzyć w tej grze i wziąć sobie taki samochód i realistycznie nim pojeździć. Chociaż właśnie do tych dróg tutaj szerokich, to powinieneś mieć jeszcze tak dwa razy więcej mocy, żeby poczuć faktyczną, tą realną prędkość. O, widzieliście jak gościu przed chwilą przejechał koło mnie, nie? On na pewno nie miał 190 koni mechanicznych, tylko gdzieś koło 600 co najmniej, nie? Tak, już w standardzie, bez żadnego tuningu, mamy marchewy z rur wydechowych, także wyobraź sobie, co by było w realnym świecie. O, właściwie to ja wam coś powiem, bo parę lat temu, jak kupowałem tego Fiata dla kobity, tego Fiata Bravo 1.4, on ma tylko tam jakąś malutką turbinkę wielkości ślimaka, ale ma te 120 koni, no i jak go kupiliśmy, to przerdzewiał tam, zgnił po prostu układ wydechowy w jednym miejscu i się przerwał, nie? I kobieta, Boże, coś tam szura pod samochodem, a ja tam słyszę pierdy, ja się jaram, Zbynią biega, tu takie coś się robi, nie?
To była dla mnie podjarka zajebista. Także te małe samochody mają coś w sobie i naprawdę ten silnik jest też bardzo ciekawy pod tym względem. Dobra. I sobie teraz potuningujemy go troszeczkę. Zobaczymy, co można z nim zrobić. Kurde, akurat jest na tej chacie ciemno. Ech. No, spodziewałem się, że więcej rzeczy będzie można tutaj zmienić. Możemy sobie dodać spoiler z tyłu i spoiler... Spoiler z przodu i spoiler z tyłu, który... No, z tyłu wygląda tak. Zobaczcie, jak... Ten samochód, okej, okay, on jest brzydki tutaj w grze, ale na żywo masz wrażenie, że jest taki mega niski i szeroki, wbrew pozorom. Tutaj wygląda faktycznie jak takie jajko, ale musicie brać pod uwagę, że tutaj mamy samochody takie jak Ferrari Pista na przykład, które jak stoi na ulicy, to sięga ci do pasa, nie? A tu masz samochód, który w wysokości może mieć ile? 150 cm? Nie? Także też gdzieś tak do klatki ci sięga. Więc ten samochód jest tak naprawdę niski. On tutaj w tej grze się wydaje, że to jest po prostu takie wysokie jajko, które no, nikomu nie może się podobać. Ale nie, ten samochód ma coś w sobie. Jeszcze bardziej możemy sobie go w grze oczywiście obniżyć. Ej, strasznie się cieszę, że dostali, dodali to autko. Według informacji, które mam, są już takie plotki, że Toyota Yaris Gazoo Racing, o której wam chyba mówię od samego początku tej gry, zostanie dodana do Forzy Horizon 5 również. A tak w ogóle tutaj z boku widzicie takie coś dziwne, tak jakby naklejka na szybę. Co to jest? Ja wam powiem, co to jest. Tu nie mamy otwieranych szyb. Już sobie zajrzymy do Forza Vista, pokażę wam, jak to wygląda. Tutaj mamy tylko te takie przedziałki w szybach, które możemy sobie otwierać tak jak w rajdówkach, jak w samochodach rajdowych. O, zobaczmy sobie pod maskę, wow. Zrobili nawet silnik. Zobaczcie, jak tutaj wszystko upakowane jest. Ten silnik naprawdę nie jest duży. Tutaj spokojnie się zmieści. Ja na przykład w tym Fiacie, jak chciałem tam wymieniać olej, to musiałem no bardzo ciężko dojść do filtra oleju, ale filtr oleju to jedno, jeszcze jest filtr powietrza, do którego żeby się dostać trzeba ściągać koło z boku. I ten Fiat Bravo drugiej generacji jest no większy, większa jest ta maska sporo, więc tutaj żeby się do czegokolwiek dostać, no to już trzeba na pewno ładować go do góry, ściągać przednie koła chyba. Nie wiem. No dobra, tak wygląda sobie tu. Fajnie, że w ogóle komora silnikowa jest do otwarcia. I mamy, zobaczcie, tą szybę i ona nie ma tu żadnego otwarcia po boku. To jest wersja biposto, wersja nie biposto tego samochodu. Nie ma tych wszystkich pasów tutaj z tyłu, ma normalnie kanapę i tak dalej. To jest samochód zrobiony taki bardziej torowy. Przez niektórych nazywany super... super samochodem. No, ja lubię tą markę, lubię te auta, ale na pewno nie powiedziałbym, że to jest super samochód. Super samochód to jest coś pokroju może Lamborghini, nie Gallardo, tylko Huracan albo coś takiego. No nie, Aventador to już jest bardziej pod hiper. Tutaj zobaczcie, że mamy wszystko mega odciążone. Mamy skrzynię manualną, ale ta skrzynia tutaj wygląda jak sekwencyjna bardziej, nie? Automatyczne sprzęgło i tak dalej. Sprzęgło wciskasz tylko przy ruszaniu, jak w rajdówkach. Ciekawe, także wszystko tu odciążone, jedynie co to ta deska rozdzielcza została tak jak w standardowym 695. I tutaj nie mamy, zobaczcie, mamy tylko klamkę do otwierania drzwi i ma tam regulację lusterek, ale jeśli chodzi o cały mechanizm podnoszenia i opuszczania szyb, chociażby korbowy, został usunięty, ta szyba jest tutaj przyklejona na stałe, mamy jedynie taką szufladkę, którą możemy sobie odsłonić, żeby zaczerpnąć świeżego powietrza, nie? No i tak to wygląda. I z drugiej strony mamy oczywiście to samo, też możemy sobie wsiąść. Wygląda to sobie tak, dobra. I jeszcze mamy bagażnik. I bagażnik wygląda sobie tak. Tutaj nie mamy tego przy tylnego fotela, nie, kanapy tylnej nie mamy. Więc wydaje się, że ten bagażnik jest duży, ale on jest mały. Jest mały, tak? Z tyłu raczej nawet dzieciak by nie usiadł chyba, tak mi się wydaje. Mało miejsca by na niego było. Ale nie o to w tym samochodzie chodzi. Chodzi o osiągi. Z tego co wiem, on pierwszy raz został zaprezentowany w 2014 roku. I ten model... I od tamtej pory wychodziły jego coraz to kolejne i mocniejsze wersje. Ach, kurde, nagadałem się o tym samochodzie, ale bardzo się cieszę, że się pojawił. I że mogłem go sobie odblokować. Możemy sobie tutaj zainstalować oczywiście różne opony, to chyba wiecie, nie?
i możemy go sobie zrobić też na rajdówkę. Co bym, nie wiem, czy chciał sprawić, bo raczej przednionapędowe samochody nie widzą mi się jako dobre do rajdów, jak myślisz? Oczywiście można się takimi ścigać, ale ta podsterowność w rajdach, nie wiem, mi to trochę nie pasuje. Tylko napęd na cztery koła. W Dirty Rally 2.0 zawsze wybierałem napęd na cztery koła. Mamy sobie takie standardowe felgi. No i za wiele z tym samochodem nie możemy zrobić. Nie możemy tutaj zainstalować pakietu żadnego, ani... No możemy jeden swap zrobić na 1.6, to bardzo mało, nie? Możemy zrobić napęd na, słuchajcie, tył nawet, jeśli chcemy. Okej, i możemy zrobić napęd na 4 koła. Ale ja sobie zostawię standardowy i nie będę dawał z tyłu tego dodatkowego spoilera. Co do wydechów, posłuchajcie, tak brzmi standardowy. No to chyba wyścigowy najlepiej brzmi, wydaje mi się. Standardowy silnik możemy rozkręcić, no grubo powyżej chyba 400 koni mechanicznych, ale nie wiem, czy jest sens pchać się do klasy S1, ale spróbuję. Spróbuję go wymaksować w S1, zobaczymy, czy faktycznie będzie to super auto. Nie, no tutaj nie mam chyba podejścia do samochodów z tej klasy, to się nie ma nawet co łudzić, ale pójdę sobie na multika i sprawdzę. Coś ty, pojechałem teraz kawałeczek w klasie, znaczy tak wymaksowany ten silnik zrobiłem i za dużo mocy ma, kurde. Jak dodajesz tylko trochę gazu, to podsterowność dosłownie zabija wszystkie atuty tego samochodu, czyli dobre prowadzenie i tak dalej, nie? Nie, no co, tu nie ma szans. Tutaj trzeba walczyć jedynie w klasie A i może też będzie za ciężko. Zobaczymy. Mam wrażenie, że teraz jest w dobrej klasie, bo wcześniej to miał tak dużo mocy, że jak docisnąłem na zakręcie, to go dosłownie wywalało z tego zakrętu. Niestety musiałem mu doinstalować ten paskudny spoiler z tyłu, bo standardowy nie był regulowany, a jednak on nie dało takiego dobrego docisku, żeby opanować tam 400 koni mechanicznych, które włożyłem teraz. No i w sumie, wiecie co, jak teraz włożyłem te więcej koni, to mam wrażenie, że zachowuje się tak, jak powinien zachowywać się w realnym życiu. Oczywiście zostawiłem tutaj standardowy silnik, tylko że jest mocno podkręcony. Mam tu na myśli, zachowuje się tak, bo chodzi mi o odczucie z przyspieszenia i prędkości. To co wam mówiłem o tej szerokości drogi i tak dalej, i tak dalej. He, całkiem nieźle się prezentuje, no nie? Fajnie, kurczę. Jest zglebiony, dałem mu dystansy do kół. Wygląda groźnie. A jak będzie jeździł? No myślę, że nie będzie dobrze, dlatego że mam skrzynię manualną ze sprzęgłem i no... A tu już widzę, że pojawił się taki zawodnik jak Bon Shaker. To już wiem, że tuning będzie przesadzony na maksa, ale może kogoś uda się objechać. Zobaczymy. Startujemy. Okej, mamy taki kręty tor trochę. Na razie mnie wszyscy zostawiają, bo przy dwójce coś tam za bardzo zmieliłem. Okej, tu zakręcik bardzo ładnie. O, jedzie ta nowa Alfa 4C. Ej kurde, nie jestem ostatni, nice. Ty, ładnie hamuje, kurde. Ten przede mną samochód też ma napęd na przód, o ile gościu zostawił ten napęd na przód. I on ma zajebiste skręcanie, jeśli się właśnie nie zmodyfikuje tego napędu. Ty,
Trzecia pozycja? Na kierce i na skrzyni manualnej ze sprzęgłem? Ja? Niemożliwe! Ej, bardzo fajnie mi się jechało. Muszę tylko zrobić jedną modyfikację w tym samochodzie. Dwójkę mam za krótką. Jedynka fajnie, ale dwójeczka jest tak krótka, że jak tylko się przełączam z jedynki, to od razu muszę wrzucać trójkę. Dlatego no, będzie trzeba tutaj trochę wyregulować te biegi. Ale poza tym na zakrętach spoko, tylko trzeba uważać, żeby nie dodawać za dużo gazu jak skręcasz, bo wywala cię na zewnętrzną. Podsterowność w samochodach z napędem naprzód. O, zobaczcie sobie, ta dwójka jest prawie tak samo długa jak i trójka, nie? Trzeba ją wydłużyć, bo jak tylko zrzucam się z jedynki, to niestety jest trochę problem. A mamy teraz dużo więcej mocy, więc możemy sobie pozwolić na te dłuższe biegi nieco. O, i taka konfiguracja powinna nam w 100% wystarczyć. Zobaczmy, jak wygląda start. On jeszcze trochę mieli na tym trzecim biegu, bo przypominam wam, po tym tuningu on jeszcze mniej waży, tam chyba niecałe 900 kg? Nie, 900 chyba 50, coś takiego. Także jeszcze ta waga mniejsza jest niż w standardzie tego auta. Robi robotę. Ej, bardzo fajnie mi się nim ścigało. Jak chcecie, żebym wam podesłał tuning taki, jak sobie zrobiłem do klasy A, to dajcie znać. Tylko uprzedzam, jest to samochód z napędem na przód, nie napędem na tył, ani napędem na cztery koła, więc inaczej się nim jeździ, trudniej troszkę. I jest taki podsterowny, ale jak ogarniesz, no i nie ma przede wszystkim potężnego przyspieszenia w stosunku do innych samochodów w klasie A, ale jak widzieliście, niektórzy sobie na starcie tam zostawiali mnie z tyłu, nie? A potem pierwszy zakręt i już dupa zbita, nie, no, nie potrafili nic z samochodem zrobić. Ej, bardzo fajne autko, myślałem, że będzie totalna kaszana tutaj w Fordzie, choć na żywo wiem, że ten samochód jest totalnym sztosem. Ale okazał się być całkiem niezły w tej klasie. Czy można go jakoś tam zrobić, żeby polatać? Tak wygląda sobie Abarcik. Polecam wam autko sobie przetestować w prawdziwości, bo ono jest niepozorne. Naprawdę. No nic, moi drodzy, dzięki wam, że byliście na tym odcinku. Trzymajcie się, na razie. Hejas!